połowie przyszłego roku do użytku ma zostać oddana nowa hala produkcyjno-magazynowa w Ząbkowicach Śląskich. Będzie to kolejny obiekt tego typu wybudowany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną po oddaniu do użytku podobnego gmachu przy ulicy Wilarczyków w Wałbrzychu, który już służy przedsiębiorcom. Otworzyliśmy na początku lutego pierwszą halę w Wałbrzychu przy ulicy Wilarczyków. Mamy podpisaną umowę w sprawie kolejnych hal w Nysie oraz w Brzegu. Dziś podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą, jeżeli chodzi o halę w Ząbkowicach Śląskich. Przed nami trzy hale. Ostatnie formalności w tej chwili są realizowane. Hala w Jaworzynie, hala w Chociczy oraz druga hala w Wałbrzychu także będą zrealizowane. Jesteśmy bezpieczni o te inwestycje. Kluczowym zadaniem po otwarciu nowej hali wydaje się być wynajęcie jej innowacyjnym firmom, które zaproponują mieszkańcom dobrze płatne miejsca pracy, mówi poseł na Sejm Rzeczypospolitej Marcin Gwóźdź. Inwestorzy, którzy inwestują w nowe technologie, żeby to były właśnie techniczne miejsca pracy, wysokopłatne, wysoko wyspecjalizowane. Ja głęboko wierzę w to, że jeszcze ludzie z Wrocławia będą przyjeżdżali do pracy czy w Europarku w Ząbkowice. Prace powinny przebiegać bez przeszkód, zapewnia wykonawca. To są w pewien sposób standardowe prace, to budowa hal takich produkcyjnych, no to jest pewien system, który jest wykonywany i no my jesteśmy do tego też przygotowani. To jest budowa hali i takiego zaplecza do tej hali, to nie jest trudna budowa. Inwestycja pochłonie 23 miliony złotych, a pierwsze prace mają rozpocząć się za około 6 miesięcy. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.